Cześć, witam Państwa, zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Tradycyjnie rozpoczynamy od poniedziałku. PKP i PKS sprzedają budynek dworca PKS w Radomiu. Jak mówi prezes radomskiego przewoźnika Paweł Gutkowski, pozbycie się budynku to także pozbycie się strat w wysokości około 130 tysięcy złotych rocznie, które budynek przy ulicy Beliny Prażmowskiego generuje. Porozumienie o sprzedaży budynku dworca PKS w Radomiu zostało podpisane przez PKS i PKP w kwietniu 2018 roku. Po wielu latach funkcjonowania tego dworca doszliśmy do wniosku wspólnie z PKP, że jednak w takim kształcie, o takiej kubaturze, tak wielki budynek jest zbędny zarówno dla działalności PKP, jak i dla działalności PKS-u. Prezes radomskiego PKS-u Paweł Gutkowski nie ukrywa, że firmy nie stać na utrzymywanie budynku przy ulicy Beliny Prażmowskiego. Budynek dworca w roku 2018 wygenerował nam stratę około 130 tysięcy złotych. Problemy pojawiły się w momencie, kiedy w ubiegłym roku z budynku wyprowadziło się PKP. PKS podjął decyzję o przeniesieniu swoich pracowników do bazy przy ulicy 1905 roku. Zdecydował także o przeniesieniu do swojej siedziby kas biletowych. Zdecydowana większość biletów sprzedawana jest za pośrednictwem internetu. Odnotowujemy to również na dalekobieżnych liniach wakacyjnych, które obsługujemy od kilku lat. Natomiast dla udogodnienia pasażerom, którzy korzystają z biletów miesięcznych, wdrażamy również systemy, które będą pozwalały skorzystać z tego biletu za pośrednictwem internetu. Będzie to zdecydowane ułatwienie. Procedura sprzedaży budynku dworca PKS w Radomiu już trwa. Wiadomo, że przejęciem budynku nie jest zainteresowany radomski magistrat. Wielokrotnie otrzymaliśmy drogą pisemną informację o tym, że podmiot prywatny jest zainteresowany zbyciem dworca PKS. Były nam te informacje przedstawiane. Ja zaciągnąłem opinię wszelkich wydziałów, jednostek. Gmina miasta Radomia na ten moment nie jest zainteresowana zakupem tego budynku, zwłaszcza w kontekście pieniędzy, które PKS za niego chce. Paweł Gutkowski, prezes radomskiego PKS-u, zapewnia, że dworzec jako taki w mieście zostanie. Jak mówi, z punktu widzenia prowadzonej działalności dla PKS-u ważniejsze są wiaty przystankowe niż sam budynek. Ponadto PKS, wychodząc naprzeciw osobom, które z różnych przyczyn nie posiadają dostępu do internetu, uruchomi, jak zapewnia prezes Paweł Gutkowski, kasę biletową wybrane dni w każdym miesiącu. Dworzec przy ulicy Beliny Prażmowskiego wybudowano w latach 1993-1999. Była to wspólna inwestycja Państwowej Komunikacji Samochodowej w Radomiu i PKP Wschodniej Dyrekcji Kolei Państwowych w Lublinie. Pojawiło się światełko w tunelu dla dokończenia budowy nowej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, hala ma być gotowa najpóźniej w trzecim kwartale tego roku. Radomskie Centrum Sportu przy ulicy Struga miało wybudować konsorcjum firm Rosabud z Radomia i Maxto z Krakowa. Liderem konsorcjum była firma Rosabud, ale jak wielokrotnie informowaliśmy, przy realizacji inwestycji pojawiły się ogromne problemy. Terminy oddania hali widowiskowo-sportowej były przekładane kilka razy. Budowa praktycznie stanęła. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaczął naliczać firmie Rosabud kary finansowe za opóźnienie zakończenia budowy hali. Na koniec 2018 roku była to kwota ponad 2 milionów złotych. Mostir jako inwestor wysłał także do Rosabudu pismo z wezwaniem o powrót na teren budowy i wznowienie prac. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, w końcu doszło do spotkania prawników Mosiru oraz firm Rosabud i Maxto. Ustalono, że pracownicy wracają na budowę. Rolę lidera przejęła firma Maxto. Trwa inwentaryzacja tego, co już zostało przy budowie Radomskiego Centrum Sportu zrobione. Także, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, hala widowiskowo-sportowa ma być gotowa najpóźniej w trzecim kwartale tego roku. Mosir wysłał także do Ministerstwa Sportu pismo z prośbą o wydłużenie terminu rozliczenia finansowego inwestycji do 31 października. Blisko stuletnie fragmenty żydowskich macew zostały odnalezione na jednej z działek w północnej części Radomia. Na kilkunastu fragmentach widnieją imiona i nazwiska członków radomskiej społeczności żydowskiej. Macewy pochodzą najprawdopodobniej ze zniszczonego przez Niemców radomskiego cmentarza żydowskiego. Łukasz Babula, pracownik Muzeum Regionalnego w Iłży, historyk i absolwent historii i judaistyki na UMCS. Nie ma wątpliwości, znalezione fragmenty macew są zbiorem unikatowym. Formy tych fragmentów
są jedyne na tym regionie i żeby zobaczyć tego typu nagrobki, trzeba byłoby się udać najbliżej, chyba to będzie Warszawa. To po pierwsze, po drugie jest to sytuacja, w której po ponad 70 latach coś wraca na ten cmentarz, więc to jest naprawdę niezwykłe wydarzenie. Pracownicy resursy o znalezisku dowiedzieli się od jednej z mieszkanek Radomia, która znalazła je w trakcie przenoszenia na swoją działkę kupionego domu, wybudowanego w latach 40. ubiegłego wieku. Kiedy już został rozebrany i przewieziony na to docelowe miejsce, okazało się, że pani zauważyła w tym materiale z rozbiórki, który został przewieziony, jakieś fragmenty kamieni, które jej się wydało, że są dziwne i być może, ponieważ no, napisy były w języku obcym, wydawało jej się, że być może to są napisy po żydowsku czy też po hebrajsku i stąd takie przypuszczenie, że mogły być to fragmenty macew. Pracownicy resursy pojechali na miejsce znaleziska. Okazało się, że były to fragmenty żydowskich macew, najprawdopodobniej z radomskiego cmentarza żydowskiego, który został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. W materiał macewy były traktowane jako materiał budowlany. Brukowane były nimi ulice, czy też pas startowy lotniska na Sadkowie, no i były też sprzedawane jako materiał budowlany. Znalezione fragmenty macew pochodzą z lat 20. ubiegłego wieku. Mamy tutaj do czynienia z takim specyficznym krojem liter i taki król liter też tutaj w regionie nigdzie nie występuje, tylko na tych fragmentach, więc jeszcze z tego względu te pomniki są cenne. Macewy wkrótce trafią na cmentarz żydowski w Radomiu, którym opiekuje się Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się na budowę bloku z mieszkaniami na wynajem dla młodych na działce przy ulicy Narutowicza. Podkreślają, że nie są przeciwni projektowi Radom dla Młodych, ale przyszły blok powinien stanąć w innym miejscu Radomia. Temat mieszkań dla młodych Radomian w ramach projektu Radom dla Młodych nie jest nowy. W 2016 roku prezydent Radosław Witkowski ogłosił gotowość rozpoczęcia projektu, który w perspektywie 3-4 lat miał dać 250 nowych mieszkań na wynajem. Od samego początku magistrat na lokalizację przyszłego bloku wskazywał działkę przy ulicy Narutowicza, tuż obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W marcu 2018 roku radni miejscy nie zgodzili się na przekazanie działki spółce RTBS Administrator, która miała blok wybudować. Temat na sesję Rady Miejskiej wrócił w miniony poniedziałek, ale Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwił się zaproponowanej lokalizacji. Argumenty? Bliskość boiska piłkarskiego i hałas, który z niego dochodzi przez cały dzień. Likwidacja parkingu, który wykorzystywany jest przy okazji organizowanych imprez sportowych oraz biegnąca w pobliżu linia wysokiego napięcia. Do dyskusji na poniedziałkowej sesji Rady nie doszło. Wiceprezydent Konrad Frysztak poprosił o zdjęcie projektu z porządku obrad. Chcemy na ten temat rozmawiać jeszcze szerzej i mam nadzieję, że przekonamy radnych do tego, aby jednak wyrazili zgodę do tego, żeby ten teren zainwestować. Wiceprezydent Konrad Frysztak zapowiada, że temat mieszkań na wynajem dla młodych wróci na kolejną lutową sesję Rady Miejskiej. Ponownie zostanie zaproponowana lokalizacja przy ulicy Narutowicza plus inna dodatkowa lokalizacja. Włożyli dziecko do pralki dla zabawy i teraz odpowiedzą za swój czyn. Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia wobec Tomasza K. i Adama B., którzy w sierpniu ubiegłego roku znęcali się psychicznie i fizycznie nad niespełna 2-letnim chłopczykiem. Obu mężczyznom grozi kara od roku do 12 lat więzienia. Ta sprawa zbulwersowała mieszkańców Radomia. Tomasz K. i Adam B. dla zabawy włożyli do bębna pralki automatycznej kilkunastomiesięcznego chłopczyka. W tym czasie nagrywali filmik i naśmiewali się z dziecka, a następnie zrobili zdjęcie, podczas którego dziecku włożono papierosa do ust. O sprawie stało się głośno dzięki internautom, którzy znaleźli w sieci nagrany filmik i zdjęcie. Zdaniem biegłych, którzy byli powołani w toku tego postępowania, takie zachowanie sprawców naraziło dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź też spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała.
Po opinii biegłych prokuratura zaostrzyła wobec oskarżonych kwalifikację czynu. Teraz obu mężczyznom grozi kara od roku do 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo Adam B. usłyszał zarzut fałszywego oskarżenia innej osoby o czyn, którego ta osoba nie popełniła. Czyn dotyczący fałszywego oskarżenia innej osoby jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. W tej sprawie interweniował także prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Danuta S., dyrektor 3. Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, została zawieszona w trybie natychmiastowym w obowiązkach służbowych. Jak informuje radomski magistrat, zawieszenie ma związek z trwającym postępowaniem karnym dotyczącym Danuty S. i zarzutami postawionymi jej przez radomską prokuraturę. Jak informuje Katarzyna Piechota-Kaim z Zespołu Prasowego Urzędu Miejskiego, zawieszenie Danuty S., dyrektor 3. Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, w obowiązkach służbowych ma skutek natychmiastowy. Decyzja o zawieszeniu pani dyrektor 3. Liceum Ogólnokształcącego została podjęta na podstawie zapisów Karty Nauczyciela i ustawy o samorządzie gminnym. Ma związek z faktem, że w ostatnich dniach do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja z Prokuratury Rejonowej Radom Wschód o przedstawieniu jej zarzutów z kodeksu karnego. Decyzja o zawieszeniu ma skutek natychmiastowy i będzie obowiązywała do czasu zakończenia postępowania karnego. Prokuratura śledztwo wobec Danuty S. wszczęła 8 sierpnia 2017 roku. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez Danutę S. jako dyrektorkę 3. Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. W dokumentach szkolnych, to jest w księdze zastępstw i dziennikach szkolnych zarówno 3. LO, jak i gimnazjum, które działają w budynku przy ulicy Traugutta. Zawiadomienie o przestępstwie złożył prezydent miasta Radomia po kontroli, jaką w obu szkołach przeprowadziły Biuro Kontroli i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Z tej dokumentacji wynikało, że Danuta S. w jednym czasie przeprowadzała zajęcia zarówno w liceum, jak i gimnazjum. Z przedstawionej dokumentacji wynikało także, że jeden z nauczycieli, z którym rozwiązano stosunek pracy w listopadzie 2016 roku, był ujawniony jako pracujący do maja 2017 roku. Jak ustalono podczas kontroli, to właśnie Danuta S., dyrektor 3. LO, miała zrealizować około 100 godzin lekcyjnych w zastępstwie nauczyciela, który w tym czasie nie był już pracownikiem szkoły. Z kamerą odwiedziliśmy radomski ratusz. Budynek jest kompleksowo remontowany, a prace powoli dobiegają końca. Inwestycja kosztować będzie ponad 10 milionów złotych. Po remoncie do ratusza przeprowadzi się m.in. Rada Miejska. Panujące mrozy trochę utrudniają pracę na zewnątrz, ale elewacja budynku jest już gotowa. Widać gołym okiem, że ratusz zyskał nową jakość. W środku trwają prace przy wykańczaniu wnętrz. To przyszła sala obrad Rady Miejskiej, która do ratusza przeniesie się po zakończeniu jego remontu. Po remoncie będzie najprawdopodobniej wyglądać tak. Nowa sala obrad zostanie wyposażona m.in. w monitory, nowe nagłośnienie oraz nowy system do głosowania. Będą też przygotowane miejsca dla dziennikarzy i gości chcących przysłuchiwać się obradom. W ratuszu znajdą się również gabinety przewodniczącego rady, dyrektora biura Rady Miejskiej oraz pomieszczenia dla komisji i klubów radnych. Z kamerą weszliśmy także do przyszłego gabinetu jednego z wiceprezydentów miasta, którego to tego na razie oficjalnie nie wiadomo. Remont ratusza rozpoczął się w sierpniu 2017 roku. Za pracę odpowiedzialna jest firma Betonox Construction z Sopotu, ta sama, która odbudowuje kamienicę Deskurów. Budynek ratusza wybudowano w połowie XIX wieku według projektu Henryka Marconiego. Po II wojnie światowej był siedzibą władz miejskich, a w 1958 roku przekazano go archiwum państwowemu. Archiwum w 2013 roku przeniosło się do nowego budynku przy ulicy Wernera. Inwestycja kosztować będzie ponad 10 milionów złotych. Po rewitalizacji budynek ma pełnić przede wszystkim funkcję administracyjną. Do ratusza oprócz Rady Miejskiej przeprowadzą się także Biura Obsługi Mieszkańca, Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Tylko do 31 stycznia czekają organizatorzy 4. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza na zgłoszenia kandydatów do tej prestiżowej nagrody. Nazwisko laureata lub laureatów, bo regulamin dopuszcza podział nagrody, poznamy we wrześniu. We wszystkich dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono łącznie 230 książek.
zainteresowaniu nagrodą niech świadczy chociażby to, że pierwsza książka przyszła w trochę ponad dobę po ogłoszeniu naboru do konkursu, a przez pierwsze trzy dni otrzymaliśmy już 10 kandydatów, więc myślę, że to zainteresowanie będzie duże. Jak mówi Tomasz Tyczyński, dyrektor Muzeum imienia Witolda Gombrowicza, nagroda literacka jest mocno zakorzeniona w świadomości środowisk literackich. Wydaje mi się, że wystartowaliśmy mocno i dobrze, jest wymieniana wśród 4-5 najważniejszych nagród literackich w Polsce. Patronat honorowy nad Nagrodą Literacką imienia Witolda Gombrowicza sprawuje od lat Rita Gombrowicz, wdowa po pisarzu. Już trzecią edycję będzie też z nami Jarosław Krzyżanowski, mecenas nagrody. Trzeba też wspomnieć o samorządzie Mazowsza, które było partnerem głównym festiwalu opętani literaturą, który towarzyszy wręczeniu nagrody w tym roku. Z tego co słyszę, to zaangażowanie może być nawet większe niż ubiegłoroczne. Laureaci nagrody otrzymują 40 tysięcy złotych, statuetkę nazwaną przez pierwszych laureatów otwieraczem oraz lornetkę, przedmiot po gombrowiczowsku znaczący. 5 nominacji do nagrody kapituła ogłasza w czerwcu. Nazwisko laureata lub laureatów, regulamin dopuszcza podział nagrody, poznamy we wrześniu. Partnerem nagrody jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Zgłoszenia do nagrody wraz z 8 egzemplarzami książki należy przesyłać na adres Muzeum Witolda Gombrowicza, ulica Witolda Gombrowicza 1, 26 660 w Sola z dopiskiem nagroda. Organizatorzy 4. edycji Nagrody Literackiej na zgłoszenia kandydatów czekają do 31 stycznia. To wszystko w przeglądzie wydarzeń minionego tygodnia. Za chwilę sport i pogoda. Zapraszam. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.